Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavkar. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa trochę mniejszy samochód japoński. Jest to Suzuki Swift 5. generacji z bardzo fajnym silnikiem benzynowym, rozwinięciem tym starych silników. Silniku na łańcuchu 1.2. I tak praktycznie na pojemność jest pod 1.3. Odchodzi, ale wpisują się w dowodzie 1.2. O mocy 94 konie. Suzuki bardzo wdzięczne samochody. Jak ktoś już kupi, to przeważnie zostaje przy tej marce, bo jest trwała, przede wszystkim prosta w obsłudze. Japończycy, jak te japońskie auta, nie są zbyt wyszukane, nie ma jakichś kombinacji, zwłaszcza wewnątrz pojazdu. Przyciski można rozpoznać praktycznie od roku 90 do 2020, wyglądają bardzo podobnie. A co o tym Suzuki? 13 rok, przebieg 210, o silniku już wspomniałem. No i to fajna opcja, bo auto ma bardzo dobre wyposażenie jak na auto klasy miejskiej. Między innymi klima automat i jeszcze parę takich rzeczy, o których Wam tutaj wspomnę wewnątrz pojazdu. Jest to taki fajny też kolor morski, wodnisty czy zielony, jak ktoś to tam woli. Często był oferowany po prostu w prospektach razem z czerwonym, bo jakoś tak można nazwać, że Suzuki przylgnął do niego taki kolor czerwony. W sumie tak samo jak też i dla Seata żółty i czerwony. Coś jeszcze mogę Wam wspomnieć o tym aucie. Z cech zewnętrznych mamy przeciwgielne, przede wszystkim czujnik zmierzchu i czujnik deszczu. To tak jak wspominałem, rzadko się zdarza w takich autach klasy miejskiej. Bardzo fajna sprawa, bo auto nie ma korozji. Prezentuje się też według mnie dobrze, nie jest poobijane. Ta duża lampa nadaje mu takiego masywnego kształtu. Kiedyś też miałem wersję X-Side, to tam to jeszcze wyglądało jeszcze ciekawiej, ale to może Wam tutaj linka u góry wrzucę, żeby nie zarzucać za dużo na filmie. Opony ładne, klocki tarcze, też luks, hamuje bezproblemowo, nic nie piszczy, nic nie wyje. No i silnik też suchy, bez wycieków i przede wszystkim nie myty. Jeszcze szybki luk na wnętrze pojazdu, jak będę się na fotelu, to go tutaj dobrze nie zobaczycie. Bardzo przyjemne, mimo przebiegu, dla których to jest duży przebieg, jest bardzo czyste, niezniszczone, niepodrapane. Kierownica w bardzo dobrym stanie, ale chciałem Wam jeszcze pokazać to, o coś często bardzo kobiety pytają. Czyli mamy tutaj dostęp bezkluczykowy. Naciskamy sobie, auto się nam zamknęło, nie musimy szukać kluczyków, podchodzimy do samochodu. Bo kluczyki na przykład kobieta ma w torebce, klikamy, auto mamy zamknięte, klikamy sobie na klameczkę, auto się otwiera, proszę bardzo, bardzo fajna sprawa. Nagrajmy zatem książkę serwisową, póki jeszcze jest jakoś tak widno. Tutaj pierwsze wpisy z pierwszych lat, potem następne 57, 95, 113, 152 i jest jeszcze karteczka pod maską, bo tutaj wpis w książce serwisowej się kończy. Przechodzimy sobie do wnętrza pojazdu. A jeszcze fajna sprawa, zapomniałem Państwu powiedzieć, bo Suzuki raczej stawia na miejsce wewnątrz pojazdu. Bagażniki są dość małe, ale tu jak spojrzycie, naprawdę jestem facet 1,85 m, spokojnie się tu mieszczę, naprawdę jest tu szeroko pod nogi miejsca, nie jedzie się w jakiejś takiej małej kaczuszce. Naprawdę jak ktoś potrzebuje autka dla jeżdżenia samemu, jak najbardziej. Tak samo droga osoba i też dzieciaki się zmieszczą. Myślę, że to też plus fajny dla Suzuki. Dobra, no to lewa strona. Standardowo przyciski bardzo podobne. Kupimy teraz nowego SX4. Dużo się niczym nie różnią. Regulacja, lustereczek, boczek standardowy. Tu tylko materiał, reszta plasticzek, ale to ma taką fajną fakturę. Przyjemnie to wygląda. Lewa strona naszej deski rozdzielczej mamy włącznik przeciwgielnych oraz wyłącznik systemu start i stop, bo to auto też ma system start i stop. Dobrze, zapalmy je zatem. Spójrzcie teraz sobie uwagę, zrzućcie. Teraz właśnie ten zielony kontrolka pokazuje to, że wykrył samochód kluczyk i możemy sobie nacisnąć na przycisk start i auto nam zapali, tylko oczywiście należy pamiętać o wciśniętym sprzęgle. Dobrze, przyciszmy może radyjko. Widzicie sobie przebieg 210 z groszem. I tutaj mamy jeszcze informację o tym, że niestety pali się rezerwa. Komputer jest po prawej stronie, przełączamy tym prawym dzyndzelkiem. Tutaj zmieniamy podróż.
Tutaj widzę, że ktoś dawno nie kasował, bo 9000, a to 8900. Więc ktoś na to nie zwracał uwagi, chyba tankował do pełna jeździu. Dalej, manetka. Manetka też obsługuje, jak wspomniałem, automatyczne światła, więc bez problemu można sobie ustawić na auto i nie martwi się, że zapomnimy włączyć światełek. Dalej, lewa strona, tutaj czujniki od wycieraczek, tutaj jeszcze kierownica, miałem klimę włączoną, więc musimy tutaj wyłączyć, żeby nam nie szumiało. Kierownica, może złapmy ostrość, prezentuje się ładnie, skóra nie jest zużyta, jest cała, niepowycierana. Ktoś miał gładkie ręce. Jest oczywiście też tempomat Krius. Tutaj jest jego sterowanie. Z drugiej mamy sterowanie radyjkiem. Możemy sobie wyciszyć, podgłośnić. Standardy. Airbag. Dalej przechodzimy na środek. Fajnie prezentujące się dość radio. Ja lubię nie zielone podświetlenia, bo już się zdarzają. A wygląda to jak w starych, dobrych samochodach. Radyjko jest z USB-kiem. I muszę potem dokładnie Wam sprawdzić, czy też ma Bluetooth. Ale najważniejsze, że jest USB i wtedy też można sobie podpiąć jakiś moduł, jeżeli by nie było. Dalej, fajna też kolejna sprawa. Klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa. W autach miejskich, tak jak wspominałem, rzadka sprawa. Podgrzewane fotele działają. I czy coś jeszcze? Schowek na kubek, schowek na drugi kubek. Gniazdo zapalniczki. Airbag duży. Reszta schowków. No i tak jak mówię, tapicerkę już Wam pokazałem. Prezentuje się naprawdę ładnie. Czysty samochodzik. Oczywiście dla wielu osób też jest ważne ISOFIX. Mamy go w tym samochodzie. Mamy kilka airbagów. ABS. Normalne rzeczy. No cóż, myślę, że to aucie jest to tyle. Zapraszam Was do poludzienia mojej strony mavkar.automoto.pl, a także zajrzenia na Instagrama mavkarauta. I pamiętajcie, że u mnie każde auto może być z gwarancją do roku czasu. Mogę auto również dostarczyć w rozsądnych pieniądzach na lawecie, jeżeli macie jak go odebrać. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone i nie ponosicie dodatkowych kosztów związanych z rejestracją. Pozdrawiam, hej!